Kontrast Plus, Paweł Waniek, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z początkiem tygodnia, a dzisiaj moim i Państwa gościem, jednak na łączach tym razem, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu, pan Łukasz Podlewski. Dzień dobry, witam Pana. Witam serdecznie, dzień dobry. Wirtualnie na łączach, tak jak pan redaktor powiedział, ale to ze względu na pogarszający się mój stan zdrowia i kwestia bezpieczeństwa, tak, zachowania rygorów i zachęcam wszystkich Państwa do tego, jeżeli Państwo mają jakiekolwiek objawy, to wtedy zostajemy w domu, nie narażamy innych na ryzyko zakażenia czy przekazania wiadomo jakiego wirusa lub innego. Zdecydowanie tak, także bierzemy w tym wypadku przykład z Pana i jak najbardziej i przy okazji oczywiście jak najszybszego powrotu do zdrowia. Życzę, żebyśmy się wreszcie mogli w studiu spotkać face to face. No to skoro tak sobie zaczęliśmy od tej służby zdrowia, to pociągnijmy dalej ten temat, dlatego że generalnie jeżeli chodzi o radomską służbę zdrowia, no nie jest najlepiej, nawet ogólnopolskie media zaczęły się tą kwestią interesować. No i ostatnia taka informacja to decyzja wojewody o tym, żeby radomski szpital specjalistyczny działał w trybie hybrydowym, a więc był otwarty dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusa COVID-19 i dla wszystkich pozostałych. Pana zdaniem to dobra decyzja? Panie redaktorze, patrząc na radomską służbę zdrowia, moglibyśmy chyba jeden program to za mało, żeby poświęcić i omówić całą sytuację, tak? Bo możemy to rozbić na to, co się dzieje na Józefowie i właśnie to na to i to, co się dzieje na dr Manę. Ja przypomnę, że decyzja wojewody jest jakby pokłosiem próśb kierowanych i apeli kierowanych do wojewody ze strony władz właśnie szpitala na Józefowie, że tam jest problem z funkcjonowaniem głównie SOR-u i przyjmowaniem pacjentów. Informacje, które były przekazywane, że jest dwudziestokrotność wzrostu, jeżeli chodzi o zgony na SOR-ze, no tutaj rzeczywiście informacje bardzo, bardzo tragiczne, można by tego słowa nie boję się dziś użyć. Dziś, jeżeli dr Mana ma funkcjonować w trybie właśnie hybrydowym, ja wierzę, że dyrekcja szpitala dołoży wszelkich starań i szpital będzie gotowy na takie działania, ale też to również powinien być apel skierowany do władz marszałka, do osób, które odpowiadają za szpital na Józefowie i tam trzeba dołożyć naprawdę wszelkich starań, żeby nie może być sytuacji, że jeden lekarz, jeden pan doktor pracuje na SOR-ze. Więcej ta opieka powinna być tam prowadzona w sposób wzorowy, tak jak w każdej innej placówce. Nie może dziś być przerzucona tylko odpowiedzialność w ten sposób, i że otworzymy drugi szpital. No, przede wszystkim niech szpital na Józefowie realizuje w pełni swoje zadania, do których jest zobowiązany. No oczywiście, że tak. Natomiast pytanie pozostaje, czy to decyzja dobra, ponieważ, no co tu dużo mówić, pojawiają się argumenty, wydają się być logiczne, że ryzyko zakażenia w związku z tym tych pacjentów niecovidowych będzie większe w związku z tym, że to ma być model hybrydowy. Może by wypadało właśnie najpierw zapytać dyrekcji szpitala, czy są możliwości, żeby skutecznie w takim systemie ten szpital pracował. Powiem tak, ja nie wiem, czy ta decyzja na jakim poziomie była konsultowana, tak? No, ja byłem kilka razy, miałem takie sytuacje, że trafiałem na izbę przyjęć na Toftermana. Nie chcę dziś rozstrzygać, bo nie jestem w władzach szpitala, nie jestem dyrektorem szpitala, czy rzeczywiście ta placówka jest gotowa, żeby swoistego rodzaju śluzy wprowadzić i pacjenci, którzy pojawiają się tam z zakażeniem, no zostali oddzieleni od innych pacjentów. Ja wierzę, że tak rzeczywiście będzie, bo sytuacja, w której dochodzi do zakażeń pacjentów niezakażonych, do zakażeń, miała miejsce na Józefowie. Niewyobrażalnym problemem byłoby to, gdyby ona również zdarzała się na Toftermana, bo wtedy sytuacja będzie jeszcze gorsza. Wierzę naprawdę bardzo mocno w dyrekcję radomskiego szpitala, w fachowców, którzy pracują na Toftermana, że dołożą wszelkiej staranności, żeby takich sytuacji po prostu nie było, tak? Ale też wierzę, że Józefów wesprze szpital na Toftermana, że nie będzie funkcjonowało to za kilka dni w ten sposób, że skoro mamy otwarty SOR na Toftermana, to pacjentów wysyłamy na Toftermana. Nie, w pierwszej kolejności ci pacjenci powinni być kierowani na Józefów, tam powinna być pełna obsada lekarzy, a dopiero w sytuacji, kiedy rzeczywiście szpital na Józefowie nie radzi sobie, czy po prostu SOR jest przepełniony, wtedy ci pacjenci
jako ostateczność, to trafiają na doktormana. Oczywiście dyskusja o tym, czy dwa szpitale wystarczą, czy powinien być jeden covidowy właśnie, jeden otwarty dla pozostałych pacjentów, to wszystko cały czas jest w eterze i jakby tutaj pojawił się nowy argument ze strony prezydenta Witkowskiego, który ostatnio powiedział, że w Radomiu potrzebny jest kolejny nowy szpital. My w tym programie o tym wspominaliśmy, bo chociażby nasi widzowie zwracali na to uwagę, no chociażby tutaj pan Artur. W kwestii tej wypowiadała się też pani poseł Anna Kwiecień, stwierdzając, że w Radomiu mamy dwa duże, czy wręcz ogromne szpitale, porównując, no i tu właśnie niestety pani poseł nie porównała ostatecznie do żadnego innego szpitala, no natomiast stwierdziła, że wystarczyłoby przywrócić liczbę łóżek, choćby na Józefowie do stanu z roku 2016, natomiast nie ma potrzeby tworzenia nowej placówki medycznej. No, panią poseł, jak widać, głowa od przybytku nie boli, natomiast co pan sądzi o tym pomyśle prezydenta? Chciałbym się usprawiedliwić, bo nie słuchałem wypowiedzi innych osób, nie konsultowałem również stanowiska w tej sprawie. Ja powiem tak, rzeczywiście chyba najpierw należałoby zrobić taki sumienny audyt i sprawdzić procentowe wykorzystanie łóżek szpitalnych, które funkcjonują, czy powinny funkcjonować we wskazanych dwóch placówkach. Pamiętajmy również, że w Radomiu jest jeszcze jeden szpital, który może zostać rozbudowany. Jest on obecnie we władzach marszałka, w rękach marszałka i tam też można rzeczywiście o tym mówić, ale myślę, że na to przyjdzie czas za kilkanaście dni. Czy szpital trzeci jest potrzebny? Mówił o tym swego czasu Wojciech Skurkiewicz w 2018 roku. Wtedy ten pomysł był, ja nie chcę mówić, że wykpiwany, ale nie spotkał się ze zrozumieniem, bo wiemy o tym, że no, społeczeństwo nam się starzeje i rzeczywiście te potrzeby, jeżeli chodzi o dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie Radomian, są potrzebne. Rzucanie w eter propozycji czy pomysłu, że jest potrzebny trzeci szpital bez dokładnych analiz, bez wyliczeń, bez sprawdzenia, kto na końcu miałby w tym szpitalu pracować, bo nie zapominajmy o tym, że mamy problem z kadrą lekarską i z fachowcami, którzy mają dbać o nasze zdrowie. No, jest trochę jednak nieodpowiedzialne, bo to jest trochę uciekanie od tematu, zamiast naprawić najpierw to, co mamy, a później myśleć o kolejnej placówce. Rzucanie pomysłu, że trzeci szpital oto ma nam uratować sytuację i poprawić ją, być może tak, tylko że pamiętajmy, że taki szpital nie powstaje w 3 miesiące, tylko jest to kwestia co najmniej kilku lat. No, myślę, że możemy się zgodzić, że serial pod tytułem Radomska Służba Zdrowia będzie miał jeszcze kilka odcinków. Podobnie rzecz wygląda, jeżeli chodzi fabrykę broni. Natomiast najnowsze informacje są takie, że dawna siedziba fabryki broni ma zostać wpisana do rejestru zabytków, co no, nie uniemożliwi jej wyburzenie, tak jak tego chciała Agencja Rozwoju Przemysłu, chociaż warto dodać, że na początku miał on być właśnie przez agencję rewitalizowany. Dopiero potem przyszedł pomysł burzenia, budowania na nowo. Pana zdaniem, jak to się wszystko skończy? Bo co tu dużo mówić? Na razie Radomianie są wodzeni przez nos. Za nos, przepraszam. Ja powiem tak, bo dziś rzeczywiście serial ten nabiera rozpędu i chyba już każdy, mało kto się orientuje, o co tak naprawdę w samym pomyśle rewitalizacji tego budynku chodziło. Ja pozwolę sobie przez chwilę cofnąć się do początku, kiedy rzeczywiście tam budynek miał być rewitalizowany i wtedy poseł Frysztak stanął, mówiąc kolokwialnie, okoniem i wymyślił, że potrzebne jest kilkaset miejsc parkingowych i projekt został wstrzymany właśnie decyzją prezydenta Frysztaka. ARP zaczęło szukać rozwiązania, co trwało kilkanaście miesięcy, kiedy prezydent Frysztak szczęśliwie został posłem i przestał tu utrudniać ten pomysł. Sytuacja rynkowa, ja nie chcę dziś usprawiedliwiać czy wybierać tych działań, ale sytuacja w ARP zmieniła się i wtedy powstał pomysł wyburzenia tego miejsca. W międzyczasie grupa Radomian Społeczników mówiła o tym, że ten budynek musi zostać uratowany i zostać wpisany na listę zabytków. No dziś sytuacja jest rzeczywiście taka, że obiekt ma zostać zabytkiem, czy uznany być za zabytek, co rzeczywiście no, uniemożliwi wyburzenie tego miejsca. Tak naprawdę nie wiemy, ile w tym przypadku będzie kosztowała rewitalizacja budynku i kiedy zostanie rozpoczęte
a de facto, no, kiedy zostanie zakończona. No, przed nami niestety, powiem szczerze, no, uważam, że kilka miesięcy oczekiwania i najprawdopodobniej kilkanaście miesięcy na oczekiwanie końcowych rozwiązań, co to nie jest niczym przyjemnym, bo tam miało powstać kilka tysięcy miejsc pracy, tak? No, ja nie chcę dziś mówić, że odpowiedzialnym za to wszystko jest poseł Frysztak, ale dziś powinien poseł Frysztak tutaj uderzyć się w piersi i przypomnieć o tym, że to on jako pierwszy blokował ten pomysł. Skoro mówimy o Łuczniku, to nie sposób też nie wspomnieć o burzy, jaka się w ostatnich tygodniach rozpętała nad karabinkiem MSBS Grod. Wojna między Łucznikiem a Onetem trwa. Pana zdaniem, kto z niej wyjdzie zwycięsko? Nie wiem, kto wyjdzie zwycięsko. Wiem, że dziś, no niestety, dobre imię fabryki i dobre imię produktu, jakim jest karabinek Grot, no zostało mocno nadszarpnięte, co niestety może skutkować tym, że tych przetargów w najbliższym czasie będzie mniej, jeżeli chodzi o Grot, który jest niezwykle cenioną bronią, cenionym produktem na rynku polskim. I fabryka i cały PGZ czynił starania, żeby trafić ze sprzedażą na rynki zagraniczne. No, dziś niestety Onet wpisał się tutaj w tą retorykę krytykowania Grota zamiast wsparcia. Powiem szczerze, nie wiem, na ile jest to polityka całej grupy medialnej, a na ile są to działania poszczególnych osób. Myślę, że to o tym też fabryka czy PGZ będzie komunikował w najbliższym czasie. Bardzo przykre, a przede wszystkim szkoda, że na końcu mogą ucierpieć pracownicy po prostu fabryki, bo pamiętajmy, że kilkaset osób tam pracujących w przypadku braku zamówień, no, może mieć problem z zatrudnieniem. No to oczywiście nie są pozytywne informacje, to są wręcz powody do zmartwień. I wydaje się, że powody do zmartwień mają też wszyscy sympatycy podziału województwa mazowieckiego, bo wciąż ani widu, ani słychu, jeżeli chodzi o projekcie ustawy. No prezydent Witkowski mówił, że to jest ściema 2020 roku i o tyle miał rację, że rzeczywiście w ubiegłym roku ten projekt światła dziennego nie ujrzał. Czy pana zdaniem to w przeciągu najbliższych 12 miesięcy się zmieni? Czy państwo jako radni PiSu dopytujecie pana posła Marka Suskiego o projekt tej ustawy? Panie redaktorze, pierwszy pomysł publikacji czy wyjścia, ujrzenia światła dziennego tej ustawy miał miejsce, kiedy rzeczywiście sytuacja covidowa na początku jesieni tego roku wyglądała zupełnie inaczej. I wtedy, no, była szansa na realizację tego projektu. Dziś następna sytuacja, no, niestety zmieniła się na niekorzyść i projekt został wstrzymany. Ja nie chciałbym wychodzić przed szereg i informować, no, mam jednak swoistego rodzaju zapewnienia, że ten projekt nie umarł i nie został odłożony na półkę tak, że to ma, i ma do nas nie wrócić. Ten projekt mocno wierzę, że wróci i takie zapewnienia również mam, że jeżeli tylko wszelkie okoliczności ku temu pozwolą, ten projekt wróci. Skoro pan jest moim gościem, to oczywiście nie może zabraknąć pytań o Radomskie Centrum Sportu. Są to pytania od widzów, więc pozwolę sobie teraz do nich przejść. I tak oto pani Martyna pyta, czy w ramach przebudowy układu komunikacyjnego wokół RCS-u będzie remontowany chodnik oraz ogrodzenie przy ulicy Jordana? Czy pozostaną popękane płyty z lat 70. Panie redaktorze, pani Martyno, na dziś ogrodzenie, które jest od ulicy Jordana, ma zostać i nie ma pomysłu, nie ma również środków zabezpieczonych ani dokumentacji na to, żeby ulica Jordana została wyremontowana. Wręcz ogrodzenie, które pamiętamy z czasów pobytu na meczach Radomiaka od ulicy Struga, od ulicy Jordana ma pozostać. A co z ogrodzeniem od strony ulicy Struga w takim razie? Już przy okazji ja się dopytam. Od ulicy Struga jest rozebrany, panie redaktorze. Tam będzie otwarty teren, od Struga każdy będzie mógł podejść do hali pod same drzwi. Rozumiem. No to drugie pytanie, tym razem od pana Artura, który pisze w ten sposób. W ostatni weekend zakończył się finałowy turniej PLK. W Radomiu podobno ma zostać oddana w tym roku hala widowiskowo-sportowa. Radom ma 3 ekstraklasowe drużyny w zespołowych sportach halowych. I czy pan jako fan sportu razem z radnymi PiSu rozważa rozmowę z prezydentem, aby ten starał się o zorganizowanie w Radomiu imprezy rangi na przykład Pucharu Polski?
Panie redaktorze, ja czekam tylko na zapewnienie, że hala będzie otwarta i w każdej chwili jestem gotowy włączyć się i udać się, ktokolwiek mnie poprosi o pomoc i o zabieganie o każdego rodzaju imprezę, tak żeby hala żyła i była miejscem spotkań. No dziś ciężko mówić o tym, że hala ma być takim miejscem, no bo mamy sytuację pandemiczną, tak? Ale tutaj musimy o to mocno zabiegać. Mam nadzieję, że MOSiR posiada w swoich zasobach ludzkich osoby, które będą umiały o to zadbać, ale myślę, że MOSiR z racji tego, że już kilkaset dni jest opóźnienie, jeżeli chodzi o halę, czy kilkanaście miesięcy, albo nawet więcej, tych miesięcy chyba jest kilkadziesiąt, no jest po prostu mało wiarygodny, jeżeli chodzi o organizację tych imprez. I dziś, jeżeli mówimy o imprezach w Radomiu, to będziemy chyba mogli mówić w momencie, kiedy hala zostanie naprawdę oddana do użytku. Powiedzieliśmy sobie o sportach halowych. Na koniec oczywiście ja nie mogę się nie zapytać o Radomiaka i pomińmy już ostatni mecz pucharowy i kwestię, co by było gdyby oraz wszystkie niewykorzystane sytuacje. Pana zdaniem, przy takiej grze, zaangażowaniu, jakie widzieliśmy właśnie, przy tych ruchach kadrowych, a może będą jeszcze kolejne wzmocnienia, sądzi pan, że Zieloni zapukają na koniec tego sezonu do bram Ekstraklasy? Myślę, że tak, że jakość gry zespołu w ostatnim meczu, ja powiem szczerze, mocno się obawiałem, że tutaj Radomiak, no, który do tej pory rozgrywał tylko sparingi na sztucznej nawierzchni, bałem się o ten mecz. Zawodnicy pokazali naprawdę duże umiejętności i mam nadzieję, że tutaj nie było ze strony Lecha lekceważenia, ale Radomiaka pod względem sportowym naprawdę stać na awans do Ekstraklasy i wyników naszego ukochanego klubu w Ekstraklasie na pewno byśmy się nie wstydzili. No i miejmy nadzieję, że ten powiew optymizmu dotknie również i inne sfery radomskiego życia publicznego, chociażby te, o których dzisiaj sobie tutaj wspomnieliśmy. Panie przewodniczący, serdecznie dziękuję dzisiaj. No chciałbym powiedzieć za wizytę w studiu, ale za tą obecność na łączach i za dzisiejszą rozmowę. Panie redaktorze, jak tylko wrócę do zdrowia, od razu melduję się w studiu. I trzymamy za słowo. Dziękuję ja raz jeszcze w takim układzie i życzę zdrowia. Dziękuję pięknie. Natomiast Państwu dziękuję już za uwagę. To był Kontrast Plus. Moim i Państwa gościem był pan Łukasz Podlewski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu. Ja już dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam na kolejne odcinki i życzę Państwu przyjemnego popołudnia. Paweł Wanie, kłaniam się. Do zobaczenia.